Tabelę pierwszą działu czwartego wypełniają podmioty, które prowadzą składowiska odpadów. Aby wprowadzić informacje do tabeli, należy z poziomu listy działów wybrać opcję Dodaj. System wyświetli listę składowisk odpadów, która zawiera nazwę składowiska odpadów, nazwę, numer i adres miejsca prowadzenia działalności. Oraz pole pozycja uzupełniona. Aby dodać składowisko odpadów, należy z poziomu listy wybrać przycisk Dodaj składowisko. System wyświetli formularz dodania składowiska odpadów, w którym należy uzupełnić dwie sekcje. Informacje o składowisku odpadów. I podstawowe dane techniczne składowiska wszystkich kwater odpadów. Aby uzupełnić nazwę składowiska odpadów, należy kliknąć w to pole. System wyświetli wyszukiwarkę instalacji wprowadzonych w dziale pierwszym, z której należy wybrać odpowiednią instalację. Jeżeli w wyszukiwarce instalacji nie znajduje się wymagana pozycja, należy wrócić do działu pierwszego, a następnie w kontekście miejsca prowadzenia działalności wprowadzić nazwę instalacji. Dodana instalacja pojawi się na liście wyszukiwania. Po wybraniu składowiska, nazwa składowiska oraz nazwa, numer i adres miejsca prowadzenia działalności. Zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Następnie należy uzupełnić informację o współrzędnych geograficznych X oraz Y dla wprowadzonego składowiska zgodnie ze wskazówką znajdującą się w oknie wyświetlanym pod znakiem zapytania. Wprowadzam współrzędne. W kolejnym kroku należy wskazać typ składowiska. Mamy tu do wyboru: składowisko odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów obojętnych, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wydzielona część do składowania odpadów niebezpiecznych. Po wybraniu typu składowiska należy określić status instalacji. Mamy tu do wyboru instalację komunalną lub opcję nie dotyczy. Jeżeli wybrano status instalacja komunalna, należy dodatkowo uzupełnić datę uzyskania statusu RIPOK lub instalacji komunalnej. Następnie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru tak lub nie, należy określić, czy dane pole dotyczy składowiska. Składowanie wyłącznie odpadów zawierających azbest, czasowe składowanie rtęci metalicznej, zabezpieczenie roszczeń. W punkcie faza składowiska należy określić, czy jest to faza eksploatacyjna czy poeksploatacyjna? Dodatkowo, jeżeli zaznaczono fazę składowiska poeksploatacyjną, należy uzupełnić dzień zakończenia przejmowania odpadów do składowania, dzień zakończenia rekultywacji, przewidywany dzień zakończenia monitoringu poeksploatacyjnego. Ja zaznaczam opcję faza eksploatacyjna. Więc nie muszę wypełniać tych pól. Następnie należy uzupełnić podstawowe dane techniczne składowiska odpadów. Dane te dotyczą wszystkich kwater. Wprowadzę tu przykładowe fikcyjne dane. Podaję pojemność całkowitą składowiska odpadów. Pojemność zapełnioną łącznie z warstwami izolacyjnymi, pojemność pozostałą, powierzchnię w granicach korony, liczbę kwater, liczbę kwater eksploatacyjnych, liczbę kwater zamkniętych. masem odpadów dotychczas wydobytych od początku funkcjonowania składowiska i masem odpadów dotychczas przyjętą do składowania od początku funkcjonowania składowiska. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie danych i przejście do widoku listy składowisk odpadów. Po zapisaniu, dodana pozycja pojawi się na liście. W zakresie dodanych składowisk odpadów, za które podmiot chce złożyć sprawozdanie, należy wprowadzić informacje poprzez opcję Dokumentacja i dane techniczne kwatery. Aby uzupełnić sekcję Dokumentacja, należy wybrać tę opcję. System wyświetli formularz, w którym należy załączyć następujące wymagane dokumenty: Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Przegląd ekologiczny, Ekspertyza sanitarna, Ekspertyza geotechniczna lub opcjonalnie inny dokument. Aby dodać dokument, najpierw należy wprowadzić datę sporządzenia danego dokumentu. Następnie klikamy w przycisk Wybierz plik. Wybieramy z dysku plik w formacie zip lub pdf. I wysyłamy załączony plik na serwer poprzez przycisk Wyślij plik. Gdybyśmy chcieli usunąć załączony plik, należy wybrać opcję Usuń. Po dodaniu dokumentów korzystamy z przycisku Cofnij, który umożliwia powrót do widoku listy składowisk odpadów. Aby uzupełnić sekcję Dane techniczne kwatery, należy wybrać tę opcję. System wyświetli listę kwater. Aby dodać kwaterę w zakresie dodanego składowiska odpadów, należy z poziomu listy wybrać przycisk Dodaj kwaterę. System wyświetli formularz dodania kwatery, który zawiera typ kwatery. Mamy tu do wyboru odpady niebezpieczne, odpady obojętne, odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, wydzielona część do składowania odpadów niebezpiecznych, wyłącznie składowanie odpadów rtęci metalicznej, wyłącznie składowanie odpadów zawierających azbest, odpady komunalne i odpady inne niż komunalne. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie i przejście do widoku listy kwater. Następnie z poziomu listy kwater należy wprowadzić dane techniczne kwatery. Aby to zrobić, należy wejść w opcję i wybrać przycisk Edycja. Dla wybranej kwatery należy uzupełnić następujące dane. Pojemność całkowitą kwatery, pojemność zapełnioną łącznie z warstwami izolacyjnymi, pojemność pozostałą i powierzchnię w granicach korony. Następnie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru "tak" lub "nie" należy określić, czy na kwaterze zastosowano uszczelnienie. Jeżeli tak, należy podać dane dotyczące naturalnej bariery geologicznej, miąższość współczynnik filtracji, sztucznej bariery geologicznej. Rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji, izolacji syntetycznej, materiał, grubość, drenaż odcieków. Jeżeli tak, należy podać informacje, które nas dotyczą. Warstwa drenażowa, miąższość, współczynnik filtracji, kolektory. Materiał średnica, ukształtowanie misy, nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów w procentach i zewnętrzny system rowów. Gromadzenie odcieków. Jeżeli tak, należy podać pojemność w specjalnych zbiornikach. Postępowanie z odciekami to jest odprowadzenie do kanalizacji miejskiej, wywóz do oczyszczalni. Jeśli nas dotyczy, należy tu także podać wykorzystanie do celów technologicznych: jakich oczyszczenie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni odbiorników ścieków oczyszczonych. Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego. Jeśli jest, to należy podać: czy z emisją do atmosfery, spalanie w pochodni, palniki indywidualne, pochodnia zbiorcza, odzysk energii. Jeżeli tak, należy podać: odzysk energii cieplnej i odzysk energii elektrycznej. Pas zieleni: jeżeli występuje, należy podać szerokość pasa, ogrodzenie, waga, rejestracja wjazdów, urządzenia do mycia i dezynfekcji, wykonywanie warstw izolacyjnych odpadów. Jeżeli tak, Należy podać rodzaj materiału, a w przypadku wykorzystywania odpadów należy podać kod i rodzaj odpadów. W tym celu należy wybrać przycisk Dodaj kod i rodzaj odpadu. System wyświetli formularz, w którym należy uzupełnić kod i rodzaj odpadów. Klikamy w pole. System wyświetli wyszukiwarkę odpadów, z której należy wybrać odpowiedni kod i rodzaj odpadów. Aby dodać odpad z kodem i rodzajem zawierającym symbol X, należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru kod X i uzupełnić rodzaj odpadu X. W przypadku, gdy odpady miały zmieniony status odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, należy zaznaczyć odpowiednie pole i wpisać rodzaj odpadu. Następnie uzupełniamy sekcję Strumień odpadów, gdzie zaznaczamy, czy dany kod odpadów stanowi strumień odpadów komunalnych z grupy 20, pochodzi ze strumienia odpadów komunalnych innych niż grupa 20. Lub pozostałych. Niżej należy uzupełnić informacje o masie odpadów i suchej masie odpadów. Suchą masę odpadów podaje się w przypadku sporządzania działów 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 i 13 dla kodów wymienionych w katalogu odpadów który znajduje się w załączniku nad listą wszystkich działów. Przycisk Dodaj umożliwia zapisanie dodanego kodu i rodzaju odpadu. Następnie należy zaznaczyć pola Tak lub Nie w zakresie monitoringu w fazie eksploatacyjnej. Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu tło geochemiczne wód powierzchniowych, opad atmosferyczny, poziom wód podziemnych, przepływ wód powierzchniowych, osiadanie powierzchni składowiska, emisja gazu składowiskowego tło geochemiczne wód podziemnych. Jakość wód powierzchniowych, jakość wód odciekowych, jakość wód podziemnych, struktura i skład odpadów oraz opary rtęci i kontrola wzrokowa. Ponieważ w tym przypadku wprowadzam dane dotyczące fazy eksploatacyjnej składowiska, w pozycji monitoring w fazie poeksploatacyjnej wszystkie pola pozostawiam z oznaczeniem nie. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie danych i przejście do widoku listy kwater. W zakresie dodanej kwatery na składowisku odpadów należy wprowadzić informacje poprzez opcję Dane o gospodarowaniu odpadami na kwaterze i decyzje w zakresie funkcjonowania kwatery. Aby uzupełnić sekcję Dane o gospodarowaniu odpadami na kwaterze, Należy wybrać tę opcję. System wyświetli formularz z następującymi podsekcjami. Czy odpady są składowane w sposób nieselektywny? Odpady poddane odzyskowi na kwaterze w roku kalendarzowym, jeżeli dotyczy. Masa odpadów wydobytych z kwatery, jeżeli dotyczy. I masa odpadów przyjęta do składowania na kwaterze w roku kalendarzowym. Na formularzu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, tak lub nie, należy określić w odniesieniu do dodanej kwatery. Czy odpady są składowane w sposób nieselektywny? Czy odpady były poddane odzyskowi na kwaterze w roku kalendarzowym? Jeżeli dotyczy. Jeśli w tej opcji zaznaczono tak, należy dodać kody i rodzaje odpadów poddanych odzyskowi na kwaterze w roku kalendarzowym. W tym celu należy wybrać przycisk Dodaj kod i rodzaj odpadu. System wyświetli formularz, w którym należy uzupełnić kod i rodzaj odpadu. Klikamy w pole. System wyświetli wyszukiwarkę odpadów, z której należy wybrać odpowiedni kod i rodzaj odpadów. Aby dodać odpad z kodem i rodzajem zawierającym symbol X, należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu, a następnie zaznaczyć pole wyboru kod X i uzupełnić rodzaj odpadu X. W przypadku, gdy odpady miały zmieniony status odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, należy zaznaczyć odpowiednie pole i wpisać rodzaj odpadu. Następnie uzupełniamy sekcję Strumień odpadów, gdzie zaznaczamy, czy dany kod odpadów stanowi strumień odpadów komunalnych z grupy 20. Pochodzi ze strumienia odpadów komunalnych innych niż grupa 20 lub pozostałych. Niżej należy uzupełnić informacje o masie odpadów i suchej masie odpadów. Suchą masę odpadów podaje się w przypadku sporządzania działów 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 i 13 dla kodów wymienionych w katalogu odpadów. Które znajduje się w załączniku nad listą wszystkich działów. Następnie należy określić cel wykorzystania odpadów. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie dodanego kodu i rodzaju odpadów. Jeśli w opcji masa odpadów wydobytych z kwatery, jeżeli dotyczy Zaznaczono tak, należy dodać kody i rodzaje odpadów wydobytych z kwatery w roku kalendarzowym. Robimy to w taki sam sposób, jak w przypadku wcześniejszej opcji. Niezależnie, należy uzupełnić pod sekcję Masa odpadów przyjęta do składowania na kwaterze w roku kalendarzowym. W tym celu należy wybrać przycisk Dodaj kod i rodzaj odpadu. System wyświetli formularz, w którym należy uzupełnić kod i rodzaj odpadów. Klikamy w pole. System wyświetli wyszukiwarkę odpadów, z której należy wybrać odpowiedni kod i rodzaj odpadu. Aby dodać odpad z kodem i rodzajem zawierającym symbol X, należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu. A następnie zaznaczyć pole wyboru kod X i uzupełnić rodzaj odpadu X. W przypadku, gdy odpady miały zmieniony status odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, należy zaznaczyć odpowiednie pole i wpisać rodzaj odpadu. Następnie uzupełniamy sekcję Strumień odpadów, gdzie zaznaczamy, czy dany kod odpadów stanowi. Strumień odpadów komunalnych z grupy 20 pochodzi ze strumienia odpadów komunalnych innych niż grupa 20 lub pozostałych. Niżej należy uzupełnić informacje o masie odpadów i suchej masie odpadów. Suchą masę odpadów podaje się w przypadku sporządzania działów 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 i 13. Dla kodów wymienionych w katalogu odpadów, które znajduje się w załączniku nad listą wszystkich działów. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie i powrót do widoku formularza dane o gospodarowaniu odpadami na kwaterze. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na odpowiedniej liście. Następnie należy podać. Masę odpadów dotychczas wydobytych od początku funkcjonowania kwatery i masę odpadów dotychczas przyjętą do składowania od początku funkcjonowania kwatery. Po uzupełnieniu formularza dane o gospodarowaniu odpadami na kwaterze. Należy wybrać opcję Zapisz, znajdującą się na dole formularza. Zapisanie umożliwi powrót do widoku listy kwater. Aby uzupełnić sekcję Decyzje w zakresie funkcjonowania kwatery, należy wybrać tę opcję. System wyświetli listę decyzji w zakresie funkcjonowania kwatery. Aby dodać decyzję, należy z poziomu listy wybrać przycisk Dodaj decyzję. System wyświetli formularz dodania decyzji, w którym należy uzupełnić rodzaj decyzji. Aby to zrobić, należy rozwinąć listę z decyzjami i wybrać decyzję, która nas dotyczy. Następnie uzupełniamy pole wyboru, zaznaczając, czy jest to decyzja podstawowa, zmieniająca, uchylająca, stwierdzająca nieważność. Wprowadzamy znak decyzji. Datę wydania decyzji. Termin obowiązywania decyzji. Jeśli zaznaczymy pole wyboru bezterminowo, pole Termin obowiązywania decyzji zostanie zablokowane. Należy jeszcze podać organ wydający decyzję. Przycisk Zapisz umożliwia zapisanie i przejście do widoku listy decyzji w zakresie funkcjonowania kwatery. Po zapisaniu dodana pozycja pojawi się na liście. Aby wrócić do widoku listy kwater, należy wybrać przycisk cofnij i ponownie cofnij, aby wrócić do listy składowisk odpadów.